To jest sklep z oryginalną węgierską robotą. Buty kowbojskie takie. Łuki. Tu bicze. Do czego te bicze mogą służyć? No, albo do biczowania bydła, albo do jakichś innych zabaw seksualnych. Łuki są fajne. Tu z kolei czupagi, różnego rodzaju topory, tarcze, kołczany, laski. Ta fajna łeb jakby krokodyla. No bardzo fajne wyroby. Co dalej? Na jednym ujęciu spróbujemy zrobić film. Przybory kuchenne. Przybory do gier rozrywkowych. Różnego rodzaju misy, dzbany. To chyba do świec, jak to się nazywa, świeczniki. Do spożywania alkoholi różnych. Wódka, wino, piwo. Takie wyroby węgierskie z herbem. Co dalej? Patrzymy to, co dalej. No to jest bardziej takie współczesne. Czapki, coś, to już nie takie ciekawe rzeczy. No, obraz taki sarmata. Węgierski, szlachcic. No, jakaś babka, blondynka. Wyrob, o! Dziecko nawet w kołysce jest sztuczne. Wyroby drewniane. Kielichy. Puchary, solniczki, tak? Chyba to są. A to jeśli się nie mylę, jest takie urządzenie do grania na zębach. Zęby się to wkłada i się tak brzdąka. To są, proszę was, no. Jak to się nazywa? Pozytywki. Coś się w te pozytywki nie bardzo chodzą. Dalej rogi, medaliony na ścianę do zawieszenia. Rogi niezmiennie. Tu wyroby skórzane. Nic z tego nie mogę sobie kupić, bo mi nie przepuszczą na lotnisku. O, grzebienie ekskluzywne. Grzebienia są ciekawe. 3200 forintów takich grzebień. Wykonany z kości jakiegoś zwierzaka. Tu inne rodzaje biżuterii. No i kończymy zwiedzanie w tym sklepie. 3 minuty 30 powstał filmik. Zasuwam. Bogato zdobiona kamienica. Zwróciły moją uwagę te kurczaki. No i perspektywa ulicy. A na końcu perspektywy most Świętej Elżbiety. Wspaniały most. Śnieżno-biały taki, jako jedyny, bo tutaj Niemcy wysadzili, znaczy no, wszystkie mosty wysadzili, żeby się na tej górze Gelerte tam zadekować, broniąc się przed Armią Radziecką. No i wszystkie mosty zostały odbudowane w stylu takim samym, znaczy tak samo po prostu jak były wcześniej, tak, łańcuchowy i tak dalej, a ten jako jedyny wyjątkowy właśnie uzyskał formę nowoczesną, chyba gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy w 50 tam któryś roku został odbudowany, no w formie niehistorycznej. Jeśli chodzi o secesję, no to chyba
szepych jest tutaj. Muszę przejść przez światło, bo akurat zielone się zrobiło. Szepych jest aż przesadny. Już kurwa jest czerwony. Nieczynna, biedna fontanna taka jakaś. A tutaj barokowy kościół. Bardzo skromnej elewacji. Bardzo gustownej. Zaraz zajrzę do środka. No, jako znawca baroku nie jestem jakimś miłośnikiem specjalnym, zwyczajnym po prostu znawcą, specjalista to się teraz nazywa. Nie zawiódł mnie ten kościół, wiadomo, tak z zewnątrz taka skromna fasada, woluty, a w środku odpierd. No i tak było. Boni. Przed chwilą drugi raz, bo już wczoraj mi się to zdarzyło, uszczęśliwiłem żebraka. Niesamowite, to tak mnie to wzrusza, jak oni się cieszą, bo daję im jakąś tam kwotę, powiedzmy równowartość tam, nie wiem, na 6 czy 7 zł, tyle ile mam w monetach, tak wiadomo. Używa się karty i tak dalej. Tu też, o, tu też piękny barok. Ale nie będę sprawdzał, bo wiadomo, co jest w środku. Po prostu takie jest to wzruszające, jak oni się cieszą. Bo ja oczywiście mówię, że jestem Polakiem, że Polak Węgier, dwa bratanki, no wiadomo. I tak się cieszą, po prostu tak im się ta twarz w tym momencie, wiesz, rozjaśnia. Tu fajne, że niby strony się księgi przekładają. Bardzo pomysłowe. Nie znam kontekstu tej rzeźby. No, nie wszystko muszę wiedzieć. Wiele wiem. Italian Kitchen. To taka ciekawostka. Widzę, że ten błąd też Węgrzyni popełniają. My też często popełniamy ten błąd. Polish Kitchen. Gdzieś tam na jakiejś restauracji. No to znaczy, że to po prostu jest kuchenka gazowa polskiej produkcji, bo kuchnia to jest cuisine. Wobec wiadomo, a kitchen to jest kuchnia, no po prostu tak jak sprzęt, tak, pomieszczenie, tak, a oni mają na myśli, że to jest sposób, styl gotowania, tak, Italian, włoski styl, oho, kryształy, czeskie, węgierskie kryształy, 23 tysiące 800 forintów. Niemożebne. Tutaj filmuję szyld restauracji, której w zeszłym roku byłem wiele razy. To była moja ulubiona restauracja z tradycyjną węgierską kuchnią. Dzisiaj niestety już niedostępna w wyniku epidemii COVID-19. No, bardzo fajne rzeczy były, golonki, gulasze, taka tradycyjna kuchnia węgierska. No, a dzisiaj dupa wołowa. Szewc profesjonalny tak reklamuje taką witrynką swoje produkty. Tam w bramie ma zakład, a tu druga. Schumacher, Cipesz. No wejdźmy. Zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest ten szewc. O. Nie będę wchodził, już tam siary robił. A tu typowe podwórko budapesztańskiej kamienicy. Cholera. Przyprawia mnie to o lęki. Kolejne wideo ze środka ulicy. Hala, wielka hala miejska z przepięknym dachem. Handlowa, takie coś w stylu hali mirowskiej. Już był jeden filmik rok temu nakręcony ze środka. Ciekawe, co się zmieniło.
Bardzo jestem ciekaw, czy rozkręcili jakoś ten rynek, bo no, bardzo smutnie to wyglądało w zeszłym roku. No teraz tak, na gorąco wchodzę, żeby nie było, że ja tutaj przygotowuję jakieś mowy, tylko spontanicznie kręcimy. No tak, jest wszystko otwarte, ta stalowa konstrukcja potężna, to jedna z większych hal handlowych na świecie. Stoisko mięsne. Tak, no to papryka, no wszystkie regionalne produkty są dostępne. Tu rzeźba jakiegoś Węgra z kurą, z jajkiem. A nie, to przecież Kaczyński jest. Pół kilo papryki za 2100 forintów. Różnego rodzaju wybór win, tokai. Różnego rodzaju słodkich, nawet musujące, 2800 forintów. No i... Tak to jest hostice jako, nie? Odpyt rzeczy. Papryczki suszone. Tu jakieś makarony. No co, no właśnie kupiłem foie gras. Pierwszy raz w życiu. Jakiś żeton autentyczności do tego jest dołączony. No, kurde, będziemy testować. Nigdy nie jadłem foie gras. Dalej. Tutaj są te foie gras, duck liver. Duży wybór. No i co? No kiełbasy węgierskie, wiadomo. Odpyty różnej grubości, różnej cienkości kiełbas. Golonki całe. Skórki kurczaka przyprażane. Salami oryginalne. No i znowu to foie gras. Co jeszcze? No dość już tych mięsnych sklepów. Może coś warzywnego sfilmujemy. Tam jakieś tekstylia nawet są na pierwszym piętrze. No na warzywnym stoisku, no to czym się różni od naszego? Marchewy nieco większe, pomidory nieco mniejsze. Reszta taka sama. Bobu nie widzę. A tych owoców w ogóle nie znam. What is this? Dynie. Linda? Dynie. Dynie. Dynie? Takie... A, so small. Dynie. Takie malutkie dynie, możliwe to jest w ogóle? No dobra. Dość tego marketu. Chłodny styropramen na orzeźwienie. No i jeszcze raz oglądam ten goose liver. 5200 forintów. To jest ile? No nie wiem, tak chyba z 70 zł powiedzmy. No. Myślę, że to jest 70 zł. No ciekawe.